Technika relaksacyjna poprzez oddychanie. Usiądź wygodnie, tak byś miała wyprostowane plecy. Twoja postawa nie powinna być sztywna, ale też nie zupełnie rozluźniona, tak by być obecną i uważną. Postaw stopy płasko na podłodze, nie krzyżuj nóg. Możesz lekko przymknąć oczy. Siedząc, skup się na doznaniach fizycznych, na wrażeniu dotyku i nacisku w ciele, w miejscu, gdzie styka się ono z podłogą lub z krzesłem. Przez chwilę skup swoją uwagę na tych doznaniach. Teraz, kiedy wdychasz i wydychasz powietrze, skup się na wrażeniach związanych z oddechem. Poczuj, jak unosi się brzuch w okolicy pępka. Możesz tam położyć rękę, aby to czuć lepiej. I wtedy skup uwagę na doznaniach w miejscu, w którym twoja ręka styka się z brzuchem. Skup się na wrażeniach lekkiego rozciągania brzucha, który unosi się z każdym oddechem. I nad wrażeniami opadania, kiedy brzuch wraz z wydechem zapada się. Nie kontroluj oddechu, niech on sam powoduje wznoszenie się brzucha, opadanie. Nie musisz nic robić. Jedynie podążaj uwagą za tym ruchem. Może się zdarzyć, że twój umysł oddali się w kierunku jakiejś myśli, planowania. Nie będzie skupiał się na oddechu. Jest to zupełnie normalne. To cecha umysłu. Nie jest to żaden błąd. Kiedy zauważysz, że nie skupiasz się na oddechu, oznacza, że prawidłowo śledzisz swoją uwagę i jesteś znów świadomy. Możesz pomyśleć, ach, to tylko myśl. I delikatnie przenieś swoją uwagę z powrotem na wrażenia płynące z oddechu, z brzucha, który się wznosi i opada, na powietrze, które czujesz w nozdrzach. Obojętnie, czy myślisz o czymś, czy udaje ci się powrócić uwagą do ciała, możesz pogratulować sobie za każdym razem, gdy zauważysz, że twoja uwaga oddala się w kierunku jakiegoś fantazjowania czy myśli. I kiedy udaje ci się z powrotem skupić na wrażeniach fizycznych, jakim jest prosty wdech i wydech.
punktu te wędrówki uwagi i wędrówki myśli jako coś zupełnie naturalnego, jako możliwość podchodzenia do swojego doświadczenia, jako ciekawość, gdzie błądzi Twoja uwaga, ale bez zajmowania się tymi myślami. Jedynie skomentuj, to tylko taka myśl. Możesz kontynuować to ćwiczenie około 10 minut lub dłużej. W miarę swoich możliwości. Możesz używać oddechu świadomego jako kotwicy, która Cię będzie zakorzeniać w chwili obecnej w swoim ciele, tu i teraz, jeśli kiedyś odpłyniesz myślami. Zawsze możesz powrócić do oddechu, do skupienia się na wrażeniach z ciała, na tym, jak stoisz, jak siedzisz, gdzie czujesz napięcia. Kiedy zakończysz swoje ćwiczenie, delikatnie otwórz oczy i powróć do codzienności.